Proszę Państwa, kolejny wykonawca przyjechał do nas z oceanu, z Toronto, z Kanady, gdzie od blisko 30 lat mieszka, jakkolwiek pochodzi z Krakowa, gdzie dotychczas ma swoją rodzinę, swoje kontakty i swój dom. Tęskni za Krakowem, jak każdy przeciętny emigrant mieszkający z dala od ojczyzny. Tęsknią, proszę Państwa, do tej Polski, a my to często mamy okazję widzieć i różne refleksje z tego powodu wysnuwać. Pan Stanisław Mielec jest bardzo ściśle związany z działalnością polonijną na rzecz Związku Polaków w Kanadzie. To jest bardzo silna grupa ludzi, bardzo prężna, organizują mnóstwo rozmaitych interes. Toronto zresztą, w którym nawiasem mówiąc miałam okazję bywać wielokrotnie, to najbardziej wielokulturowe miasto na świecie. I tam ludzie, nikt niczego się nie krępuje, każdy przyznaje się do swoich korzeni, każdy próbuje zainteresować drugą nację swoją historią, swoją tradycją, swoją ojczyzną. Tak jest właśnie w Kanadzie. Pan Stan jest niezwykle aktywnym człowiekiem, przyjechał do nas na festiwal, życzymy mu powodzenia jak wszystkim, a ja już powiem, co zaśpiewa. W wykonaniu Stana Mielca Opolska usłyszy, opolska publiczność usłyszy wspomnienie z repertuaru Czesława Niemena, muzyka Marek Sart, tekst Julian Tuwim. A warto przypomnieć, że pierwsze wykonanie tej piosenki Czesław Niemen z akwarelami to 1967 rok, pół wieku temu, a czas nie ugryzł tego szlagieru. Stan Mielec z Kanady, Toronto. Yeah.